Ciao a tutti, vitajcie Mangiare Łewki. Ciao a tutti. Benvenuti al canale Mangiare Łewki. Jesteś w kuchni włoskiej, a w tej kuchni wiele się dzieje. Jeżeli jesteś dzisiaj pierwszy raz na moim kanale, no to witam Cię w mojej kuchni włoskiej. A moje doświadczenie z kuchni włoskiej zdobyłam pracując 12 lat w restauracjach w centrum Rzymu. A teraz mieszkam w Polsce, ale 30 lat mieszkałam we Włoszech. Ukazała się gazetka 100 lat przepisy i diety na miesiąc styczeń. Zapraszam do zakupu. Tu znajdziesz artykuł na temat mnie, dlaczego gotuję po włosku. Tutaj jest moja rodzina, mój mąż Włoch. Zapraszam serdecznie. Są też dwa przepisy z kuchni włoskiej na osobuco z gremolatą i tiramisu. No i co? Jesteśmy w nowym roku. Serdecznie witam wszystkich nowych subskrybentów czy youtuberów na mojej kuchni. W tej kuchni wiele będzie się działo. Jestem już rok na kanale, także cieszę się, że ci, co są ze mną dalej. Będę gotować kuchnię włoską i jednocześnie z różnych innych krajów będę robić przepisy. Dzisiaj przygotowałam coś fajnego. Przygotowałam nóżki z kurczaka zapiekane na warzywach. Ale jakie warzywka, co jak, to zaraz zobaczycie na przepisie. Tak, będzie nam potrzebne do przygotowania nóżek na warzywkach 6 nóżek z kurczaka, pół szklanki wina wytrawnego, szklanka wywaru warzywnego, trochę oleju rzepakowego, 7-8 ziemniaków średnich, jedna cebula, 6 większych pieczarek, przyprawa złocista. No i najpierw co robimy? Nastawiamy piekarnik na 200 stopni, bo w takim piekarniku będziemy piec. Temperatura 200 stopni, funkcja góra-dół. Będzie nam też potrzebne naczynie żaroodporne. No i teraz zabieramy się do przygotowania. Cebulę kroimy w piórka. Teraz kroimy nasze pieczarki. Pieczarki kroimy takiej grubości, nie za cienko. Do naszego naczynia żaroodpornego wlejewamy gdzieś tak 2 łyżki oleju. Rozrzucamy naszą cebulę. Na cebulę rozrzucamy nasze pieczarki. Równomiernie rozkładamy. Teraz na nasze pieczarki pokroimy ziemniaki. W ten sposób. O, na takie kawałki średnie, takiej grubości. I będziemy tak odrywać. O, w ten sposób. Teraz to wszystko zalewamy winem i zalewamy naszym wywarem warzywnym, czyli brodo vegetale. Naszego kurczaka przyprawimy naszymi przyprawami i położymy na wierzchu. Teraz już są przyprawione i teraz układamy naszego kurczaka na nasze warzywka. Przykryjemy pokrywką i stawimy do piekarnika, tak jak powiedziałam, nagrzanego na 200 stopni, góra-dół, na około 50 minut. I już mamy gotowe danie. W sumie piekłam 50 minut przykryte i 15 minut odkryte, bo mąż chciał, żeby było bardziej podrumienione. Tak wygląda to danie. Tak wyglądają ziemniaczki z cebulką i z pieczarkami. Do tego przygotowałam moją słynną sałatkę z kopru włoskiego. Bardzo dobra. Już niedługo pojawi się też koper zapiekany na moim kanale. Wszyscy czekają na niego. No to co, kochani, nie będę przy Was próbować, bo naprawdę jest bardzo gorące, tylko co wyszło z piekarnika. Zapraszam Ciebie na ten przepis. Zapraszam na kanał Mangiare Łewki, róbcie subskrypcję. Zapraszam do zakupu tej wspaniałej gazetki. Dowiesz się o mnie, dlaczego gotuję po włosku. No i co? I do zobaczenia do następnego przepisu. Buon appetito! Buon appetito!